iść tam ukradnij ten auto jakiejś ulicy, wiesz, teraz i ten, powiem, że to od Skie. Tylko jakiś Cebula Edition weźmy. No więc moi drodzy, Skie za chwilę pokaże nam swoje auto. Wiecie, że dzisiaj piątek 13? Ale spokojnie, wszyscy jesteśmy bezpieczni. Taktyczna zmiana tematu. Wiecie, że Genesis zmienił swoje logo? Znacznie ładniejsze, co nie? No dobra, teraz na poważnie. 20% rabatu na cały sprzęt od Genesis. Moi widzowie muszą być przygotowani od września do gry. Znaczy się nauki. Kod jest aktywny od dziś. Tylko do końca miesiąca. Na wszystko. Od myszek, klawiatur, słuchawek, po fotele i wiele, wiele więcej. Wystarczy w koszyku wpisać kod PAVEL20. Kod jest wielokrotnego użytku. Aktywny tylko do końca sierpnia. Koniecznie więc obczajcie, co mają w sklepie. Link w opisie. Tymczasem wracamy do gry. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj zobaczcie, jaki piękny wieczór w GTA Online. I pan Koteł właśnie poszedł na spacer i tak właśnie sobie idzie i... O, patrzcie, tam jakiś łapek wystaje. Chopin? Halo, dzień dobry. O nie, to dzień to... dobry. Patrzcie, to Skie! To ty! Więc, moi drodzy, dzisiaj oczywiście z nami jest Bert, Skie. Dzień dobry. Tak, to w ogóle, a w ogóle w żadnym wypadku nie jest Berber przebrany za Skie. Paweł, wydaje wam się. Dawno nie widziałem w ogóle. No, a co to się stało, że ty przyszedłeś tutaj? A tak po prostu się szwendałem po mieście, miałem trochę wolnego teraz. Tak? Jest idealnie. A myślę, to prawda, że ci brakowało rozwalania przeze mnie? No oczywiście, a jeszcze zemsta musi być przecież, pamiętaj. No tak, nie tak. Nie dnia, nie godziny. Dobra, to na przywitanie czekaj, tak, o hop. A w ogóle dobrze, chodź. Osoba, wiele się zmieniło, ja mam nawet nowe auto. Patrz, nie zareagował. Dobra, no, tak. Co się zmieniłeś? Zobacz, tam stoi. Ładne? Nie, to nie jest... Werber, to nie twoje auto. Z kim ma Cebula Edition, ej. Ale to zobacz, ale jest trochę więcej, większy budżet, więc tak? Ładne, nie? Tak, to musiałeś Berbertowi ukraść, jak nic. Nie wiem, jak gdzie nie twoje. Nie widziałem go. No, nie, ale... nie, to na pewno... iść tam ukradnij ten auto jakiejś ulicy, wiesz, teraz i ten, powiem, że to od Skie. Tylko jakiś Cebula Edition weźmy. No więc moi drodzy, Skie za chwilę pokaże nam swoje auto. Okej, okay, nowe z tej DLC. Proszę. Okej, okay, proszę, patrzcie, jeździ jak Skie, no to jest Skie, naprawdę. Okej, okay, proszę bardzo, zobaczcie. Dobrze, zobaczmy. Nie wiem, co się stało, ale dobra. Okej, okay, zobaczmy, no piękny samochód. Napiszcie, Skie auto. Czy u ciebie przed chwilą coś na auto się naprawiło? Nie, ale powiem ci, dziwnie się zachowywało. Okej, okay, więc Skie, na przywitanie jako dzień dobry. Dobrze. W ogóle nie widzieliście napisu, że zabijam Bert Bertos. Tego tam nie ma! To jest fotomontaż, to był paint. To w paincie przerobiłem. Berta tu nie ma po prostu. Tak, to jest paint, słuchajcie, to w paincie było. Sobie pojechał, to nie ma go w ogóle. Dobra, słuchaj, Skie. Ogólnie, dobra, jeden z, ogólnie pokazał, widzowie, co się zmieniło w tym mieście, widzowie dali taki pomysł, więc wiecie, no, pozdrawiamy Skie oczywiście. No, ziomek, wsiadaj Skie, wsiadaj. Śmiało. Okej, okay, słuchaj, chodź, tu pojedziemy, oczywiście, no, typowy Skie. Muszę wybić mi szybę, tak, dokładnie. No, to co tam u ciebie słychać, Skie? Opowiadaj, co tam się działo u ciebie, jak tam ten, jak tam życie? Dużo bardzo pracy. Dużo bardzo pracy. Tak. No, typowa sprawa, oczywiście. Czekaj. Ale weź ty szybciej jedź trochę, Paweł. A no dobra, tak już, wolno. Poczekaj, no bo policja tutaj już właśnie ten, to spokojnie. Okej. Okay. Czekaj. I co jest w... Dobrze! Pięknie. Naprawdę. Co się czekaj? Czy to jest w ogóle nie tak z grą, bo u mnie poka... Kurde. No! O, dobrze. Nie. Patrzcie, no to Skie, no chodź tu, no tak się bawić chcesz? Tak się... Perfekt! Miałeś nie trafiać mnie! Nie tak się, nie tak się umawialiśmy. No, więc ten... No, Skie, trochę musiałeś ćwiczyć. Trochę musiałeś ćwiczyć, ewidentnie. Zobaczcie, no, patrzcie, no. No, no typowy Skie, zobaczcie.
Widzicie, trafić nie ma. Dobra, chodź tu. Tak jest, zobaczcie, techniką go załatwiłem. Taka sytuacja, dobra. Chodź tu. Chodź tu, przejedziemy się. Ja ci nie ufam, Paweł, w ogóle, to jest... Chodź, przejedziemy się, co ty tam... Goń się, o, właśnie. A, właśnie, tak, tak. Puf, puf! Goń się... Czekaj, o, bo bez skie to jest niebezpieczne auto. Czekajcie, dobrze. Czekajcie, bo tutaj jest ten, ojejku, tu straż pożarna przyjechała. O, to czekaj, wysikamy skie. Nie, zostaw mnie. Dobra, czekaj. To będzie dobre. Chodź tu, skie. Nie. Obsikamy cię. Nie. O, tak. Co się dzieje z tym? A co? Jaki... Ej, ale to lata. Musieli coś z fizyką zrobić. Fizyka, nie pamiętam, jaka była fizyka no nie? od czasów. Ale czekaj, sprawdźmy to jeszcze raz. Poczekaj, spokojnie. Tak, skie, oczywiście. Gdzie ty jesteś? A, bo ty pod wozem strażackim. Dobra, spokojnie. Nie dostaniesz. O! Ej, nie we mnie strzelać! Spokojnie! Osłonię cię wodą! Ej, ale to dziwne, teraz jakoś inaczej reaguje twoja postać. Policja! Pewnie przez to przebranie. Pomocy, policja! No cóż. Dobrze, panowie, no, policjanci są po mojej stronie. Dobra, chodź się zamieńmy. Zobaczcie, jak skie strzela, oczywiście, patrzcie. Patrzcie, no typowe, no. Nawet nie może mnie trafić. Taka sytuacja. Dobrze, poczekaj. Nie! Łobuzie, ty! No nie, dobrze. No. Tak, o pieniążek! 7 dyszek. Dobra, chwila, bo tu policja mnie zaraz rozkwasi. Skie, bądź mą tarczą! Bądź mą tarczą! Bądź mą... Osłoń mnie! No i widzicie, to naprawdę jest, naprawdę mnie nie osłonił. Tak, to jest dowód. To jest dowód. Dobra. Czekajcie, Kaj, tu jeszcze coś tu było ciekawego? Czekajcie, gdzieś tu był ten, ale nie ma, nie zespiło się. Paweł, pamiętasz? Tak, co? A dobra, teraz w złym chyba... momencie to powiedziałem. A, tak. Ej, no stary, bo mnie trafiasz! Znaczy, ten, skie, opanuj się! Poczekaj! Dobrze, chwila, sobie wybieram broń teraz. Czym by go tu rozwalić tutaj? Tym może, dobra. Się skup na policji! Policję, dobrze, to wspólnie ze skie rozwalimy policję, tak? Tak. Czekaj, nie ruszaj się tak! Dobrze. Zdrada, no! W ogóle, nikt się tego nie spodziewał. A żeby cię auto przejechało, kurde. Tak jest. Okej, dobra, co my tu mamy? Chodźmy jaki tu dalej. Jaki zły człowiek po prostu. Czekajcie, znowu tutaj chyba jednak policja mnie rozwa... Dobrze! Totalnie, okej. Ale Paweł, ty w ogóle miałeś mi pokazać miasto, a tu w ogóle... O, dobra, słuchaj, chodź, pojedziemy po furę, tam taka furę. Okej, typowy skie, totalnie, zawsze szczał w stopy. Dobra, czy tam jest jakaś fura? Skie, weź ogarnij nam furę. Bądźmy kierowcą. Okej, ja tu siądę sobie z tyłu elegancko. I słuchaj, no, pojedziemy tutaj do tego niebieskiego punkcika. Rzadki pojazd eksportowy to jest. Chyba fioletowy generalnie, ale spoko. Okej, a ty nie widzisz tam w środku niebieskiego punktu? Nie. Okej, dobra. Słuchajcie, bo ogólnie to mi też daliście znać w komentarzach. Dzięki wielkie, przydatne. Że to są rzadkie pojazdy eksportowe, które po prostu, że tak powiem, bierzecie, zabieracie, dostarczacie i są głosze i jest super. Czy za ciebie jest nagroda? Nie zostaje. Nie. Zaczęło 9000 nagrody za głowę Paweł. Okej, ale jesteś z kij, tego nie dostaniesz. Berber dostanie. Ale Berberta tutaj nie ma. No, tutaj proszę bardzo, w lewo. Chodź, pokażę ci tutaj nowości. Dobrze, typowo, pięknie. A to jest? Cicho. Tak. Dobrze, troszkę do przodu. Trochę do przodu. Gdzie ty masz tu pojazd eksportowy? Spokojnie, pa, tu po prawej. Gdzie? Czekaj. No to wyżej jest, nad nami. O, czekaj, tu schodami wejdziemy może. Nie, dobra, jedziemy, spokojnie. Dobra. Stój! No tam stoi! No już. Tutaj w prawo. Ale muszę cię podwieźć aż do niego. Dobra, poczekaj, ale nie wal w niego. Nie wal w niego! O, stary, jakie piękne auto rozwaliłeś, typie! Dobra, no dobra, okej, macie porównanie, że to jest... Nie, zostaw, bo ty muszę dostarczyć, łobuś! Dawaj mi to, patrz, o! I teraz patrz. Co jest?
O, wsiadaj, wsiadaj, Skie, patrz, chodź. Patrz, i teraz tak, jedziemy sobie do kotwiczki. Patrz, tam jest taka kotwiczka, nie? Gdzie? O, tutaj. Zobacz, tu jest taka kotwiczka. Czekaj, to ma za dużo napędu. Nauczy jeździć, pan. Skie, jakim jestem kierowcą według ciebie? Bardzo złym. Nie ta wersja, Bert. Bardzo dobry, bardzo. Dokładnie. Rzeczy samej. Skie zawsze mówił, że jestem świetnym kierowcą. Co jeszcze Skie mówił? Tylko wiesz co tam. No? No, jaki zły człowiek oczywiście. Tak, bo jestem kotem, nie jestem zwierzęciem, nie jestem człowiekiem, więc jestem złym człowiekiem, bo jestem dobrym... złym człowiekiem, masło, bo dobrym zwierzęciem. Masło. Dobra, nieważne. Dobra, pokażę ci, jak tutaj się zarabia hajsy. Od nowego tego, nie można przenieść pieniędzy do twojego sejfu, ale dobra, spoko. A to jakiś nowy update był? Tak, Skie, był nowy update, słuchaj. Los Santos Customs. Ale jakoś nie jedziemy Professional English. Samochodem chyba. Co? No. Spokojnie, wszystko po kolei, zaraz ci pokażę. Chodź, patrz, tutaj jedziemy. W ogóle policja. Czemu policja mnie teraz. No, Bert. Skie! No. Więc pojedziemy, dostarczymy tą furę. Ja chciałem tylko pomóc. No, wiem, w ogóle głos ci trochę zmienił, nie? Tak chciałem powiedzieć. Czas zmienia ludzi, no. Musiałeś dużo lodów jeść. Przez tą zimę. Znaczy przez te lato. Ej, ale myślisz, że się nie skapną, nie? Nie, nikt się w ogóle nie skapnie. Dobra, więc dostarczamy w tym momencie pojazd. Pojazd. Nie można dostarczyć żadnego pojazdu. Nie mogę. Musimy zgubić pałki. Chodź, wsiadaj, Skie. Mam cię na tym. O, dobra. Patrz, idealnie. Wsiadaj tutaj na ten. Do przodu. Poczekaj. Bo muszę dojechać tutaj do. Jak ty tam świrujesz, wirujesz. O, czekaj. Tutaj weź na maskę. O, i patrz. Patrz, normalnie można jechać na tym, na aucie. Pięknie. Ej, co jest? Co ty wziąłeś do tam w kieszeniach masz, stary, no? Dobra, czekaj, dostarczymy ten pojazd, bo ja w sumie jeszcze nigdy nie dostarczałem takiego pojazdu, ale wiem, że tak można. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko, że tak powiem, ten ogon muszę zgubić, ale to jedna gwiazdka to jest jak... O, dobra, w końcu. Ale jako kot przecież nie możesz zgubić ogona, no ja. Dobra, czekaj, tu jest... tu trzeba wjechać, o. Patrz, pyk, no jechałem. Kontener jakiś tutaj się pokazuje. Pięknie, dostarczone. I dostajemy za to miliony dolarów. Dostarczono rzadki pojazd. Emerus. O, z kim? 20 tysięcy dostałem. Fajnie. I to jest akurat przydatne. Widzisz? Dobra. Więc teraz strzelanie, walka ze Skie. Jak widzicie, jest bardzo ciężka oczywiście. Miałeś się odsunąć. Miałeś celować gdzieś, wiesz. Dobra, ja to wytnę. Dobra, więc w ogóle nie było cięcia. Idziemy dalej, słuchajcie, walka ze Skie, czekaj, ja to stajemy w tym samym miejscu najlepiej. Dobra, ten. Nie, to był błąd gry oczywiście. Dobra, i teraz słuchajcie, patrzcie normalnie, jak to koteł robi na Skie. Proszę bardzo, za pierwszym strzałem. No, taka sytuacja. Tak to się robi, Skie. No. Czy ty chcesz mnie uczyć? Co? Ja wiem wszystko o tej grze. Tak? Bert wie więcej. Ale go tu nie ma i ci nie pomoże. Totalnie. Więc ten, chodź tutaj. Chodź tu. Gdzie ty tam łazisz, stary? O, czekaj! Kosa! Ała. Czekaj. O ty. No nie no. O ty. Ała. O ty. Ej, no zeza mam jakiegoś teraz. Dobrze, kot ma zeza w końcu. Ciach! Ej, no ile tych noży wyciąga? Ała. Ej, bez jaj, już cię skosiłem dwa razy. Nie! No, no w końcu! O, Jerona. Dobra, chodź tu, Bert. Skie. O, pieniążek! Dobra, chodź tu ci dziabnę jeszcze trochę. No, dziabnę. Żeby się wyżyć. O, czekaj, wezmę latarką cię, że tak powiem, dziabnę. O, już latają rakiety. Chodź tu, łobuzie. Pygo! No dobrze! Okej. Okay. O, dobra.
Powoli chyba kończy się nam czas antenowy, muszę ci powiedzieć. Więc ja już do ciebie biegnę. Chodź tutaj. Wyżyje się ile dusza zapragnie. W końcu. Zostaw mnie. Czekaj, chodź tutaj. Jak to się, zmienia? Czekaj. Chodź tutaj, łobuzie ty. Paweł. A, Bert! Dobra, czekajcie. Ogólnie rzecz biorąc, tak, tam się Skiew chyba wyszedł. Widzieliście komunikat, że Skiew wychodzi, nie? Totalnie Skiew właśnie wychodził. W ogóle, teraz nie będzie... Okej, Bert! Dobrze, teraz na poważnie gramy, tak? Dobrze. Chodź, tu sprawdzimy się. Co mówisz? Tak, teraz to jest naprawdę poważna... To ma być... Weź umrzej, Paweł, w końcu. Ej, patrz, zauważyliście, że tam też ten... Skie wyświetla się jako... Berber wyświetla się jako Skie? Bo Skie wyświetla się jako Bert Bertels, no właśnie. Aż tak? No. Bardzo źle. Ej, ej! Koleś. A ty gdzie? Halo? Co ziomek, ej? Bez takich! Takich? Co to ma być? O kurde. A ty co? Halo? Paweł. Chodź tutaj. Ale bądźmy spokojni. Chodź tutaj, tyle tu bisiu. Dobrze! O, pieniążek znowu leży! Dobrze, a fajnie. O, tu też, a tu nie, to amunicja. Ja muszę sobie zawsze pamiętać, żeby wpłacić te pieniądze, bo... Widzicie, co się dzieje, kiedy tego nie zrobię. Bert, where are you? Strzał w stopę! Najbardziej boli. Dobra, moi drodzy, o pieniążek! Tym sobie jeszcze raz kończymy ten odcinek, także dziękujemy za uwagę. Ty i tak masz już wystarczająco dużo pieniędzy. Wcale ci nie są potrzebne. Ale ty już masz ten pieniążek za mnie. Co? Rozwaliłeś mnie, jak byłeś Bertskie. Znaczy ten, nie, tu przecież tego nie było. Tak, absolutnie. Leżeć! Jakiego on ma... Jakiego on ma normalnie aimlocka, no. Idealnie prawie już we mnie trafił. Co za gościu. Leżeć! Snajperką, jasne. Dobra, moi drodzy, tym sobie już kończymy. Dzięki za uwagę i czekajcie, poczekaj Bert. Poczekaj chwilę. Poczekaj! Czekam! No. To jest Bert właśnie, nie? Skie to zawsze poczeka, znaczy nigdy nie poczeka, ale nigdy nie trafi też. Paweł. Tak? Ja już cię widziałem po prostu, gościu, nie? Kurczę, słyszałem się amunicja, to wyrzutni. Dobrze. Sakra. Na to jeszcze czekałem. Jest RP! Leżeć! Dobra, trzymajcie się, chaos. A i dajcie znać, czy chcecie więcej oczywiście ze Skie. Bertskie, Skiebert. Czek, nie wiem. Dobra,